moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj poruszymy temat próby przelewowej. Bardzo prostej próby przelewowej, wykonanej przeze mnie. Pokażę Wam metodę, jak to można zrobić jeszcze prościej, jak bardzo prosto. Słuchajcie, próba przelewowa jest bardzo prostą rzeczą, bardzo prostym czynnikiem, natomiast słuchajcie, ma to bardzo duże znaczenie w Common Railu. Większe niż się komukolwiek wydaje. Generalnie słuchajcie, jeżeli problem jest z układem paliwowym, głupiejące wtryski, szarpanie silnika, zakopcanie przy próbie odpalenia, ciężka próba odpalenia, migająca spiralka i tak dalej. Tych czynników może być tysiące i wiele. To właśnie słuchajcie, do tego potrzebna jest próba przelewowa. I pokażę Wam taką próbę niekonwencjonalną, jaką można wykonać. Niektórzy się mogą z tego śmiać, ale słuchajcie, to się naprawdę sprawdza. Ale nim słuchajcie, do tej próby dojdziemy, chciałbym zaprosić nowych, którzy oglądają ten filmik, jeszcze nie znają mojego kanału, do zasubskrybowania oczywiście, a przekonacie się, że czasem informacje na przykład z Common Raila możecie dostać, które Wam będą potrzebne. Nie namawiam, ale proponuję, dlatego że to się może sprawdzić. Jeżeli ktoś będzie potrzebował, słuchajcie, do mnie jakiejś bardzo mocnej konsultacji, bądź ewentualnie jakiś porad, gdzie coś tam kupić i tak dalej, to słuchajcie, takich rzeczy nie zamieszczamy niestety publicznie. Tutaj nie robimy nikomu reklamy. Natomiast jeżeli ktoś będzie potrzebował informacji i kontaktu do mnie prywatnego, to słuchajcie, kontakt do mnie mailowy znajdziecie na filmie porady. Natomiast słuchajcie, to jest film tylko i wyłącznie dla osób, którzy wspierają mój kanał. Także musicie sobie odznaczyć, że wspieracie mój kanał i dopiero wtedy dostaniecie kontakt do mnie. Natomiast jeżeli tylko zasubskrybujecie kanał publicznie, no to ja Was już traktuję priorytetowo. Natomiast dalej słuchajcie, informacji jakichś takich bardziej prywatnych czy technicznych, szczegółowych nie dostaniecie. Ze względu na to, że słuchajcie, każda informacja wiadomo, że ma jakąś tam swoją wagę. Nie? Ja Wam staram się pomóc, ale Wy też mi możecie pomóc. Myślę, że to, że Wy wspieracie kanał, słuchajcie, jest niczym względem tego, co zostawicie w serwisach czy warsztatach jakichś przy próbach naprawy czy diagnozach. Ale dobra, słuchajcie, nie nawijam. Pokazuję, słuchajcie, to, co obiecałem Wam pokazać. Słuchajcie, próba przelewowa. Z czego się składa? Składa się, słuchajcie, z czynników takich. Strzykaweczka. Do tego bynajmniej jest potrzebna. Słuchajcie, ja tu mam 4 strzykaweczki. Pokazuję Wam, co można wykonać. 4 strzykaweczki. Ja zrobiłem sobie na takiej lineczce, tak jak widzicie. One są skręcone, słuchajcie, ze sobą 4, tak jak widzicie. Natomiast nie będziemy używali tej metody, którą używają wszyscy, bo to by się miało z celem. Do tego, słuchajcie, potrzebny jest co? Dowolny kruciec, potrzebny w zależności od tego, jaki jest pojazd. W przypadku akurat Forda, słuchajcie, to jest kruciec taki wpinany. Stary gdzieś tam używkę ze złomu możecie dostać. Kawałek wężyka z jakiejś kroplówki możecie to uzyskać w dowolnej aptece. No i słuchajcie, co będziemy robili? Będziemy robili próbę przelewową, pojedynczą. Nie robimy wszystkich wtrysków naraz. Ja Wam pokażę metodą, jak możecie na szybko to na drodze zrobić. Generalnie do szybkiej próby co potrzebujecie? Potrzebujecie jedną strzykawkę. Ja tutaj mam strzykawkę akurat, słuchajcie, tak jak widzicie, 60 jest maksymalnie. Natomiast oprócz jednej strzykawki dużej, bo naprawdę pasuje, żeby ona była duża, coś do podwieszenia, żeby jakaś linka była, żeby to mogło wisieć na czymkolwiek, żeby to było wyżej. No i co? Kawałek wężyka. No i teraz przede wszystkim słuchajcie, jaka sprawa. Żeby zrobić taką próbę, musicie to zrobić na gorącym silniku. Silnik musi być gorący z tego względu, że metal się rozszerza i na zimnym silniku ta próba Wam przy tych dawkowaniach wyjdzie naprawdę niewiarygodna. Dlatego przyjmiemy, że mamy silnik gorący. No tutaj akurat mamy. No i słuchajcie, co ja robię? Nie ma tragedii. Podwieszam sobie, słuchajcie, strzykaweczkę. O, wisi to sobie prowizorycznie, prawda? Jest jakaś taka prowizorka, która sobie wisi. Generalnie, słuchajcie, ja uznaję taką zasadę, że taka strzykawka, jedna z wężykiem, z krućcem do podpinania w Common Railu, powinna być w zestawie sprzedawana razem, słuchajcie, z samochodem. No ale po jasnego pierona sprzedawać komuś menzurkę, strzykawkę, czy jakieś tam naczynko z kawałkiem wężyka, skoro, słuchajcie, możecie pojechać do jakiegoś serwisu, punktu warsztatu, przyjdzie gość, rozłoży Wam walizkę, pokaże Wam tysiące menzurek różnych, różne krótce do różnych silników, gdzie tak naprawdę Wam to jest na pierona potrzebne. No i co? Za taką próbę przelewową zapłacicie
a musicie zapłacić. Dlaczego? No bo musicie spłacić, słuchajcie, sprzęt gościowi, który kupił pod każdego Common Raila. Dlatego teraz macie metodę prostą, prostszą. No i tak, słuchajcie, co robimy? Żeby zrobić próbę, ja wam pokażę może to bliżej. O, tu. Wypinam, słuchajcie, górę, czyli wypinam wężyk powrotowy z paliwa. Tylko uwaga, żeby sobie nie połamać. Na ciepłym silniku jest troszkę lżej, bo plastiki są w miarę miększe, jak normalnie. No i słuchajcie, co? Mamy wężyk wypięty, nie? Bierzemy nasz wężyk, ten drugi dodatkowy, który mamy. Wpinamy. I co do tego, słuchajcie, do tego potrzebny wam jest stoper. Ja wam podaję tylko przykłady, nie będę się zaklepiał w szczegółach, żeby robić to, ile czasu potrzeba i tak dalej. Generalnie, słuchajcie, czasem jest taka sytuacja, że taka próba przelewowa po minucie czasu pracy silnika wam już powie dużo. Ja wam pokażę przykład, tylko żeby nie zatruwać waszego czasu. Na podstawie, na przykład, tam powiedzmy, wyliczę sobie czas, przykładowo 20 sekund. No i co do tego będzie potrzebny? A, każdy ma telefon, nie? Więc bierzecie telefon, ustawiacie sobie stoper. Ja mówię, traktuję to w tym momencie tylko ogólnikowo, dlatego słuchajcie, mówię 20 sekund, bo inaczej jakbym czekał 4 minuty, to by wam czasu zabrakło, nie? Dobra, słuchajcie, robię próbę, odpalamy, no i obserwujemy. Ja zaraz wam powiem, kiedy odpalę, chyba że będziecie to słyszeli. Jak tylko silnik się uruchomi, włączam stoper. Słuchajcie, co prawda ten czas mi się przedłużył, bo ja chciałem wam pokazać ten czas na telefonie, dlatego te parę sekund jeszcze ten silnik chodził, ale niemniej jednak, słuchajcie, zrobiłem wam 30 sekund, żeby wam pokazać tak ogólnikowo, bo ja powinienem sobie siedzieć w środku i po wyliczonym czasie wyłączyć silnik. No i słuchajcie co, jak w tym momencie zaglądniemy w moją tutaj menzurkę, nie wiem czy to widać, myślę, że widać na pewno. Mamy, słuchajcie, paliwo na dnie. Gdybyśmy mieli 4 minuty pracy silnika, to mielibyśmy to razy 8 wyliczone. No i co, bierzecie sobie karteczkę. O, widać, widać. Myślę, że coś tam widać na dnie. Słuchajcie, mamy w tym momencie wyliczone u mnie dokładnie 2 ml po 30 sekundach, czyli po, słuchajcie, po jednej minucie mielibyśmy 4 ml. No, czyli jest nieźle. 4 ml byśmy mieli, słuchajcie, po minucie czasu. Czyli razy 4 minuty mielibyśmy 16 ml. Czyli przyjmujemy wtryc, jest naprawdę idealny. No i teraz tak, słuchajcie, co robimy? Bynajmniej, słuchajcie, co robię ja, żebyście wy wiedzieli. To jest, mówię, bardzo prosta metoda. W tym momencie ściskam wężyk, żeby paliwo mi nie wyleciało. Zakładam nasz wężyk powrotowy. Ja sobie, słuchajcie, pójdę, zleję sobie to paliwo. Możecie sobie jakieś naczynko małe przygotować, żeby wam gdzieś tam niepotrzebnie nie kapało. No dobra, paliwo mamy zlane. No i słuchajcie, to robimy z każdym jednym wtryskiem po kolei, w tym, że od razu wam powiem taką sprawę, bardzo ważną,
która ma to bardzo duże znaczenie. Jeżeli, słuchajcie, zrobiliście wtrysk pierwszy, czyli zrobiliście, znaczy ja przyjąłem pierwszy, to nie jest sekcji pierwszy, bo pierwszy mam od strony rozrządu, ale przyjmijmy, że to jest nasz pierwszy tutaj w teście, to słuchajcie co, po takiej próbie, powiedzmy, jeżeli ten silnik pracował sobie 30 sekund, musicie zrobić taką sprawę, musicie zapalić silnik, zapiąć wężyk powrotowy, zapalić silnik, żeby on sobie popracował chociaż powiedzmy 15 sekund. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, jeżeli takim etapem byśmy wypinali wężyki i wpinali, to na czwartym wtrysku samochód nam zapali bardzo kulawo albo zapali i już będzie szarpał. Dlaczego? Dlatego, że powietrze będzie się dostawało po kolei tymi wężykami powrotowymi. Na tyle tego powietrza się dostanie dużo, że za czwartym wtryskiem niestety ten samochód już będzie nam kulał. Dlatego zapalamy, on się troszeczkę odpowietrzy. No i robimy tą samą zasadę. Odpinamy drugi wężyk, robimy drugą próbę. I na tej podstawie, słuchajcie, będziemy wiedzieli. No ja nie będę robił każdego wtrysku tutaj, słuchajcie, po kolei, bo to by się mijało z celem. Ale przykładowo zrobimy taką próbę. Muszę wyjąć koreczek, żeby było wygodniej. Zrobimy, słuchajcie, taką próbę z ciekawości na tym drugim wtrysku. Oczywiście to jest drugi, mówię, w moim teście. Bo próby przelewowe, słuchajcie, są na filmikach pokazane, ale nikt tak naprawdę nie mówi o szczegółach, nie? Także, słuchajcie, wpinamy sobie tutaj drugi wężyk. O. No i w tym momencie, słuchajcie, zrobię próbę z ciekawości. Odpalimy silnik na tą minutkę i będziemy widzieli, co się dzieje, tylko wkręcimy korek. Dobra, i robimy małą próbę. No i teraz słuchajcie, dla porównania macie to, co ja chciałem Wam przekazać. Drugi wtrysk u mnie w tym samochodzie zamontowany jest wtrysk 2 dni temu, który pojeździł sobie tylko troszkę. Chodzi mi o to, żeby się zaadoptował. Natomiast to jest, słuchajcie, wtrysk, który ma założony nieoryginalny, zwykły zaworek. Teoretycznie powinien być dobry. Natomiast słuchajcie, jaka jest sprawa. Po takim czasie na próbie przelewowej wyleciało nam dokładnie 17 ml. Dokładnie 17 ml, słuchajcie, wyleciało. Więc już Wam odpowiem, jeżeli sobie to przeliczycie razy czas, że ten wtrysk niestety Wam będzie kulał. Czyli jeżeli zauważycie spiralkę migającą podczas wyprzedzania, czy biały dymek gdzieś tam przy rozruchu, to już macie teraz odpowiedź i nawet jeżeli resztę bym sprawdził, ale to już się mija z celem, bo wiem, że reszta jest też idealna. Natomiast ten wtrysk niestety będzie Wam kulał. Czyli przy wyprzedzaniu, jeżeli będziecie mieli problem, już wiecie, że po takiej próbie przelewowej jesteście bogatsi, a z drugiej strony, znaczy bogatsi, słuchajcie, jesteście o wiedzę, ale biedniejsi jesteście niestety, bo musicie sobie kupić zaworek. Jak wymienić zaworek? Jest u mnie filmik, jeżeli chcecie sobie zobaczyć, jak zregenerować wtryskiwacz bez narzędzi, bez warsztatu, bez serwisu. Odgrzebcie sobie go, przyda się Wam naprawdę, nie potrzeba jakichś cudów, możecie go sami sobie zrobić, ale generalnie, słuchajcie, taki filmik już Wam pokaże bardzo dużo. Tak to właśnie wygląda. No i co, słuchajcie, no ta sama zasada w przypadku reszty wtrysków, w tym, że reszty wtrysków ja już nie testuję, bo nie ma konieczności, wszystkie wtryski u mnie są idealne, staram się o to dbać. Tak samo jak o to, żeby dolewać oleju od czasu do czasu, ale to już wszystko na filmikach, słuchajcie, u mnie, które są. Także, jeżeli filmik Wam się przydał i skorzystaliście z tego, to liczę na łapeczkę w górę. Kliknijcie, słuchajcie, no ja robię coś dla Was, to kliknijcie tą łapeczkę w górę, żebym widział, że jest chociaż jakaś aktywność. Kto może subskrybować kanał, zapraszam do subskrypcji. Jeżeli potrzebuje ktoś kontakt, informacji jakieś, na przykład gdzie coś tam kupić, gdzie coś zdobyć w oryginale i tak dalej, bo wierzcie mi, tych podróbek dzisiaj jest naprawdę dużo
i naciąć się Holender można też bardzo, bo te zaworki chociażby oryginalne, które są, były, no są, da, tylko że słuchajcie, jeżeli nie mamy źródła pewnego, z którego kupujemy, no to możemy kupić, ale tylko i wyłącznie oryginalne dla producenta, ale nie oryginalne w sensie oryginału, który powinien być montowany. No tak to właśnie wygląda. Także macie nowy, ale to tylko dla Was nowy, ale dla silnika to jest po prostu tylko sztuka, nie? Także słuchajcie, dziękuję jeszcze raz za zaufanie. Macie problemy, piszcie pod filmami. Staram się odpowiadać jak tylko mogę, natomiast porady już mówię, technicznie, techniczne, jakieś takie mocno zaawansowane, to tylko dla osób, którzy subskrybują mój kanał, no i słuchajcie, priorytetowo dla ludzi, którzy wspierają kanał. Także macie już wyjaśnioną próbę przelewową, a ile i tak dalej tego wszystkiego, no to już się dowiecie, jak będziecie coś tam potrzebowali. Piszcie, rozpisujcie się, jakie macie problemy, będziemy wspólnie drążyli, bo wiadomo, nie każdy też wie wszystko, nie? Także póki co jeszcze raz dziękuję za zaufanie, za oglądnięcie, za stracony czas. No i słuchajcie co, szerokości i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.